Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz i Jasiek i Polusia. I witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy całą rodzinką, ponieważ chcemy ogłosić wam coś bardzo, bardzo ważnego, a mianowicie płeć naszego drugiego dziedziusia. I postanowiliśmy zrobić to w oryginalny sposób. Może nie nazwałabym tego w oryginalny sposób, bo dużo osób to robi, ale na pewno dla nas jest duże poświęcenie, bo nie umiemy gotować. Ale zrobimy babeczki i później poza kamerą napełnimy je masą niebieską bądź różową i zrobimy dla was test na żywo i zobaczycie, jakiej płci się spodziewamy. Tak, i to jest o tyle fajne wideo, że jeśli się zastanawiacie, jak zaskoczyć swojego partnera tą nowiną albo rodzinę, no to macie tutaj od nas taką sugestię. Będziecie musieli tylko sobie wymienić zawartość środku na niebieską masę bądź różową, w zależności od tego, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. O, przepis, jak coś to jest w opisie. Przepis, wybrałam przepis na bananowe muffiny. Jasiek bardzo lubi banany i wszystko, co z nimi związane, więc wydawał się też dosyć prosty. Tak, ja będę też dbał o to, żeby było bardzo mało cukru. Pokażę wam, co przygotowałam. Mamy takie balony, które za chwilę powiesimy do testowania, ale na razie ich nie pompowałam ze względu na Polusię, która bardzo pewnie chciałaby się nimi pobawić. Mamy masę śmietankową, którą udekorujemy nasze babeczki. Masę do środka schowałam do szuflady, żebyście nie widzieli. Mamy jakieś ozdoby, tutaj takie do napełniania tych babeczek i mamy produkty, ale wyjmując produkty zauważyłam, że brakuje nam jajek, więc musimy iść do sklepu. Oj tak. Albo wysłać popa. To lecimy, chodź. Dobra, jazda. U mnie dzisiaj będzie morsowanie, bo idę o krótkich spodenkach, natomiast nasza mamusia się musi trzymać gorąco. Gorąco? Zmardzę, jest zimno. Nie zmardzę, zahartuję ducha. Będę zdrowy jak ryba potem. No, dla tatusia to prawda. Tutaj coś wybierzemy. Orężada. Kochani, mamy jajka, więc możemy przechodzić do przygotowania. Piekarnik nagrzać do 180 stopni, góra i dół, i w formę wyłożyć tymi papilotkami, przynajmniej tak się nazywają. To są te papilotki? Tak, mam takie kolorowe i mam białe i nie wiem, których użyć. Ty... Jak myślisz? Myślę, że kolorowe? Można kolorowe. Dobra. Fajnie to będzie wyglądać. Dobra, to ja ustawię sobie piekarnik, a ty wyłóż papa papilotkami, co? Czyli co, połowa różowy, połowa? Misiek, to są pojedynki, wszystkie wsadziły. O kurde, rzeczywiście. Ciasto będzie na 12, my mamy taką formę na 6, więc się zastanawiam, czy zrobimy dwie porcje? Dwa razy będziemy mogli zrobić, dobra, no. Dobra, bo właśnie szkoda by było wyrzucić ciasto. Ale to słodko wygląda tak niebiesko-różowo. No. Banany obrać i rozgnieść widelcem. Gdybym dała więcej bananów, lubię banany. A tylko z jednej strony odrywasz końcówkę? Nie tak. Powinno się z dwóch? I mama zawsze mówiła, że z tej jednej strony jest pająk. U mnie się tak nie mówiło. Po prostu się obrywa? Nie wiem, po prostu były memy na Quake'u, żeby obrywać, bo jest śmiercionośna ta strona banana, nie, ale... Nie, mówiła, że tutaj siedzą pająki. Można dodatkowo skropić sokiem cytryny. O, to jest dobry pomysł, gdyż banany nam nie szczernieją, tak? A wtedy to nie będzie takie kwaśnawe? Nie. No dobra, ufam ci, ufam. To ja może zacznę już powoli rozgniatać tu. Uważaj, żebyś rzeczywiście... nie zgniótł widelca. Właśnie widzę, że już taki krzywy ten widelec. Dobra, o kurde. Twarde te banany. Ale ten zapach bananów w ogóle taki cudowny jest, aż mam ochotę na banany teraz. Jestem ciekaw, czy jest jakiś taki łatwiejszy papier. Nie wiem, stopami to rozgnieść albo coś w tym deseń. Już jeden banan rozgnieciony. Co prawda widelec się trochę ugiął. To widzisz, to jest męska siła, męska siła. No jak? Myślałam, że będzie trzeba miksować to ciasto, a ono, jak przeczytałam przepis, to całe jest zrobione z tego, że wszystko trzeba ze sobą wymieszać. Nigdy nie robiłam babeczek, ani muffinek, ani nic z tych rzeczy, więc wybaczcie, jeżeli to jest normalne, a ja o tym nie wiem. I wybaczcie, jak nie wyjdzie. Dodać olej roślinny. Ile tego oleju? To profesjonalny odmierzacz. A ile to jest pół szklanki? Pół szklanki. A oni podali też mililitrach? Szklanka ma 250 ml. Tylko, że my nie mamy takiej szklanki... A u mnie w domu zawsze były szklanki 500 ml. To spore miałeś szklanki. To spore. To ma 500 ml. Ale co, nie napisali ile mililitrów pół szklanki? 125. A jest napisane. Widzisz? No. No rzeczywiście. I teraz tak, 125. To patrz, jak mi to liczy. Dobra, no jest... Dla mnie to bardziej 126 jest. Zdań. Dobra, czyli tak, i ja muszę pilnować wszystkiego, bo ja się boję, że ja coś źle zrobię i na później nie wyjdzie. Olej. Na pewno. Próbujemy. Do bananu? Tak, kazali.
I teraz to zrobić. Wygląda jak jajecznica. Ja pierniczę, aż zgłodniałem. Do tego dodać mleko. Jedna szklanka, 250 ml. Chciałbym kiedyś mieć taką grację, że po prostu wiesz, na oko to wszystko będę lał, że o, 250 ml, tyle. Tak już mają babcie, mają mamy, takie już pełnoprawne. No, o, mleko. 300 ml wlałaś. Cicho, nie, 250. No 300 ml. No zobacz. To piana jest tylko tak wysoko. No tak jest, no bardziej 280, 290. Dobra, leję to mleko. Dawaj. Tylko fajnie się w tym oleju tam robi. Dobra. Piernicz, ale zarąbiste. Powinniśmy jak Maria Skłodowska-Curry jakiegoś Nobla dostać za te pomieszanie. O kurde. Ile gęstości różnych w tym wszystkim. Ile gęstości. Masło orzechowe, ale nie będziemy go dodawać chyba, bo jest napisane opcjonalnie, a ja na przykład nie lubię. Czekaj, bo cię nie wiem, czy nie zagłusza. Cicho, zmywarkę. No. Jest napisane masło... I ekspres. Mój głupi ekspres teraz postanowił się wyłączyć. Jeszcze sąsiad, dawaj, wal teraz, wal teraz. Ja zapomniałem kawki zrobić, to żartuję. No. Masło orzechowe opcjonalnie w nawiasie. To znaczy, że nie trzeba go dodawać, a można. Ja na przykład nie lubię masła orzechowego, ty? No tak lubię w miarę, jakby no nie jest to moje ulubione danie, że sobie myślę czasami, ale bym zjadł masło orzechowe, ale nie mam nic przeciwko. Wymieszać rózgą. Co to jest rózga? To jest patyk. Rózga to patyk, który się dostaje jak jeszcze niegrzeczny. My nie byliśmy niegrzeczni, więc nie mamy rózgi. Rózga kuchenna. Uch, nie mamy takiej. Nie mamy, kochani, rózgi kuchennej, więc wymieszamy łyżką. Tylko nie wiem, czy to nie powinno mieć właśnie takich... Jak chociażby widelec ma takich grudek, żeby to przechodziło przez to. Przemieszam łyżką, dobra? A to odpisali, ile trzeba mieszać? Nie. O! To jest właśnie to, że w takich poradnikach często nie piszą, ile mieszać i jaka ma być konsystencja pod koniec. I nie wiesz, czy się dobrze wymieszało, czy źle. Czy to powinno być takie płynne, czy powinno być gęste? Dużo wolałabym zrobić to mikserem. A ja czytam dalej, co trzeba zrobić. Do drugiej miski wsypać mąkę, dodać cukier, proszek do pieczenia, sodę oraz przyprawę. No matko, to jak po niemiecku taka długa lista. Kurde, najsmutniejsze w naszym blacie jest to, że mimo, że jest czysty i był myty przed nagrywaniem, to na tym czarnym widać wszystko. Każdy jakiś brud, nawet przez to, że on ma takie kropeczki, bo to marmur, kochani, marmur. To przez to też wygląda, jakby był brudny. A co to? O, witam panią. Damy kuchaczka. O. Gdzie smok się schował? Gdzie jest smok? Ktoś zrzucił, mama. Idealne ćwiczenie cardio przed treningiem. O, szefowa, jak się stołuje. O, pani. Ale ładnie. Co to, chrupów, marza chrupów. Aż nie wiesz, którego zabrać, tak? Sobie będziesz raz tego, raz tego. Dwie szklanki mąki. 320 gram. A jak? To... Łomak. Ej, czyli... To mililitry nie są równe gramom. A zawsze myślałam, że są. No tak. To ja w tym nie zrobię. To. O kurde. To i muszę jest... wyjąć wagę kuchenną. Tu bym się chyba... 1000 mililitrów to jest litr. No tak. 1000 gramów to jest kilogram. No. To im coś chyba się trochę... Dwie... A, bo to jest 2/3 szklanki. A nie 2/3 nie, szklanki. Nie, tam jest 2/3 szklanki cukru. A ja patrzę, 2 no. szklanki mąki. Aha. 320 gramów, no wiesz. To oni mają różne szklanki. I weź ty im zaufaj. Nie wiem, czy ja ludzie źle obliczam matematycznie? Dajcie mi znać. Jak tam, szefowo? O, kubeczek. A tatę poczęstuję krótkiem. Tatę. No taki... Pychotka. Nie, już więcej nie dam rady. Super. Pyszne. Mamy wagę kuchenną i sypiemy 320 gram mąki. No to będzie ciężko to posypać, bo wziąłem za małą miskę. A ile już masz? 230, jeszcze 100 gramów. No to możesz to tutaj odsypać i potem odjąć, dodać. Ty jednak jesteś mądry. No widzisz. O. 230. Jak ty szybko to obliczyłaś, ja pierniczę, Sysia. Udałam 106. O, spokojnie. Jak będzie 0,6 grama więcej, jak musi precyzyjnie. Nie, bo tam już było 3 gramy za dużo. A dałaś więcej mleka, to co? A, to jest racja.
cukier. A to ten cukier to tam było 2/3 szklanki, tak? 160 gram. No. Nie będziesz mi mówił ile, tylko masz ugryźć babeczkę, a nie zjeść je wszystkie. Ale to będzie ciężko się podtrzymać, jak już ugryzę, to już będę musiał zjeść. To damy, jak jest 1/3? 1/3 to jest? 2/3, to damy 2/4. A jakby zamiast cukru użyć ksylitolu? Nie, nawet nie. Jak to brzmi w ogóle? Ksylitol. To brzmi jak jakieś bardziej cukrzane niż cukier. Tak, jakby ci powiedział, a może zamiast cukru użyć zaprawy murarskiej? Damy 140, dobrze? O, 139 za dużo. Cukier, proszek do pieczenia, jedna łyżeczka. Łyżkę cukru waniliowego, a ja już odmierzyłam, że łyżka to jest prawie całe to. Sody, ile sody? Jedna łyżeczka. Przyprawa do szarlotki lub pół łyżeczki cynamonu, a że nie mamy przyprawy do szarlotki, to dodamy cynamon. O, ja lubię cynamon. Pół łyżeczki. Dodać posiechane orzechy. Królowa robi obraz z chrupków. Słońce wyszedł, tu ucho, tu trąba, tu resztę. Fajne. Artystka nam rośnie, malutka, grzeczna. To ty. Muszę przetestować, czy można. O kurde, ale stęskniłem się. 125 gram, a ile to jest 100? Ale to nie to fajne, bo może całe paki. Nie, damy tyle. Żeby tylko coś tam było, bo ja też tak nie przepadam za takimi dużymi rzeczami. Tak, i uwaga z orzechami, jak robicie coś dla ludzi, że potem chcecie na przykład poczęstować gości, sporo osób jest uczulonych na orzechy, więc informujcie o tym. To je. Co to je? To twój chrup. Rozwalony na miazgę. Cyk, siekamy orzeszki. Ewa, gdzie to idzie? Kurde, jak Damian Korda z Masterchefie. Zawsze lubiłem, jak mama tak siekała orzechy. Podchodzić i zjadać. To było wkurzające na pewno dla mam. Ja też tak robiłam, ale jak sobie teraz pomyślałam, jak mnie wkurzyłeś, że zabrałeś, a mi ciężko to się sieka. Jak, palce całe po siekaniu? Całe, chyba. Więc idealnie. Wydaje mi się, że było trochę za dużo. O tyle. Wymieszane sypkie składniki wsypać do miski z mokrymi, widzisz? Trzeba to wymieszać łyżką, ale tylko do pierwszego połączenia się składników. Jak zniknie mąka, to już przestać mieszać. Aż mąka zniknie? Było napisane szybko, ale krótko. Szybko, ale krótko. Wstrząśnięte, niezmieszane. O kurde, ale inteligentne. Znikła. Nie, jeszcze jest trochę, tu po brzegach. No po brzegach, ale musi na cieście, nie ma już. Nie. O, widzisz, jak tak trochę jeszcze tutaj to jest. Dobra, już. Ciastem napełnić papilotki, posypać odłożonymi orzechami, ale nie odkładałam, bo ja mam masę, którą udekoduję. I przez 30 minut. 15:55. Zobaczcie, kochani, minęło jakieś 5 minut, a one już tak urosły. Wyglądają super, nabierają już nawet kolorku, więc chyba coś z tego będzie. Kochani, w międzyczasie, jak nasze babeczki pieką się w piekarniku, postanowiłam, że przygotuję masę do ozdobienia babeczki i masę do włożenia do środka, ale to zrobię już poza kamerami, bo też nie chcę, żebyście wcześniej widzieli po prostu kolor masy, także wrócę do was, jak będę dekorować babeczki. Widzę, że teraz polewa górna, tak? Się napełnia? Polewa górna, tak. Ja też robiłam taką masę z torebki. Ale ładnie to w ogóle wygląda, jak do tej tuby jest to wsadzone. Szłeś babeczki potestować i sprawdzić, czy będzie braciszek czy siostrzyczka, tak? No i garnki jeszcze oblukać. Tutaj mamy już te dwie babeczki napełnione taką specjalną masą od środka. I jest albo niebieska, albo różowa. I zobaczymy, jaka jest płeć. Może i mnie Sylwia zaskoczy, że nagle coś się zmieniło na badaniach, a mi o tym nie powiedziała. Emocje sięgają z elitu. Aż w kawce się napiję. Brrr. Mój tata, jak Sylwia rodziła Polusie, to wysłał nam takie swoje zdjęcie i napisał: emocje sięgają z zenitu. Brrr. Także brrr. Troszeczkę tutaj werbli. Zaraz się przekonam, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Is a boy or a girl? Poczekaj. Musimy to zrobić na 3-4. Nie zaglądaj. Już zajrzałem. Mam smacznego. O kurde. Kochani, malina weszła mi w zęby. A jak malina, to wiadomo jaki kolor. Wiadomo. Is a boy. Żartuję. Nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy masz dużo masy, bo jakoś tak nie bardzo. Ja też nie mam za dużo masy.
Nie wiem. Musicie nam uwierzyć na słowo, że jest to masa różowa i jest to dziewczynka. Więc wybacz, chłopaku, ten balon zachowamy sobie na kiedy indziej, na później, na przyszłe ciąże. Być może się kiedyś uda za trzecim, czwartym, piątym, szóstym razem, chyba że Sy się powie w końcu 100. Tak czy siak będziemy próbować, ale to jest kolejna wspaniała dziewczynka. Kolejna dziewczynka, kolejna mała Dąbrowska. Bardzo się cieszymy, mimo że obstawialiście głównie na moim Instagramie, że to będzie chłopiec, no to się pomyliliście, to będzie kolejna dziewczynka. No i zobaczymy, co przyniesie nam los dalej. Dziękujemy wam, kochani, za obejrzenie tego odcinka. Mamy nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. I teraz strolujmy osoby, które nie oglądały, a czytają komentarze, i napiszcie w komentarzu, jak się cieszę, że to chłopczyk. Na pewno nie napiszą, jeszcze napiszą, dadzą, napiszą. Jeszcze dadzą w której minucie. Nie, także trzeba za was kciuki. Trzymajcie się, kochani, buziaczki.